Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem 15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej. Zapraszam pana marszałka Adama Struzika o uroczyste otwarcie konferencji i wprowadzenie w tematykę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rzeczywiście, tak jak jest w tytule tej naszej konferencji, to jest rok szczególny. Z jednej strony mamy 20-lecie województwa mazowieckiego. Przypomnę, że pierwsze wybory do samorządu, do sejmiku odbyły się w 1998 roku. Formalnie województwo zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku, a wstąpiliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Także to jest taka zbieżność tych dwóch dat. Z jednej strony 20-lecie województwa, a z drugiej strony 15-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Oczywiście będziemy dzisiaj dyskutowali tutaj i o tym budżecie, okresie programowania 2014-2020, ale też chcemy też powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Proszę państwa, gdybyśmy zbilansowali wszystkie środki finansowe uzyskane w formie funduszy europejskich w tych najważniejszych politykach, takich jakimi jest wspólna polityka rolna, a też polityka spójności i inne polityki, i odjęli od tego składkę, którą Polska wnosi, to wynik na, powiedziałbym, połowę tego roku byłby około 110 miliardów euro. 110 miliardów euro na plusie dla Polski. Gdybyśmy to przeliczyli na złotówki, to jest jednoroczny budżet naszego kraju. I to są pieniądze inwestycyjne. Oczywiście tam są też elementy dopłat bezpośrednich w rolnictwie, ale to pośrednio też jest element wzrostu czy element wsparcia dla naszego rolnictwa. Więc jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości, czy to członkostwo w Unii Europejskiej miało sens, czy nie, to nawet w tym wymiarze inwestycyjnym, modernizacyjnym, to zrobiliśmy olbrzymi krok naprzód. Także otwierając tę konferencję, bardzo wszystkim Państwu życzę dobrego odbioru, bo warto wiedzieć, jak było, warto wiedzieć, jak jest. No i oczywiście już dzisiaj myśleć, w jakich obszarach przygotowywać projekty pod te nowe pieniądze. Dobrego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jesteśmy w Płocku. Możemy Państwa gościć właśnie w mieście, które, muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo aktywnym beneficjentem pozyskującym środki europejskie, które staramy się przeznaczać na to, aby rozwijać nasze miasto, po to, żeby, mamy nadzieję, również nasi mieszkańcy odczuwali lepszy komfort życia w tym mieście. Proszę Państwa, podsumowując, niewątpliwie te środki pomagają nam w tym, abyśmy rozwijali nasze miasto, i mogę Państwa zapewnić, złożyć deklarację, że w dalszym ciągu nasze miasto będzie składało takie wnioski, będzie aplikowało o kolejne środki, czego również życzę wszystkim pozostałym samorządom. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo ciekawy projekt. Jeden z kolejnych projektów realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Płocku. Tak jak powiedziałem, ponad 110 milionów złotych już ten szpital uzyskał. Chodzi tutaj o to, może przeczytam tytuł projektu: budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Myślę, że pan dyrektor za chwilę powie o szczegółach technicznych. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że wartość projektu 5,048,634 zł i 3 grosze. To wszystko jest bardzo precyzyjne.
z czego dofinansowanie unijne jest 3 352 091 zł 9 groszy, a pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Szansa pozyskiwania środków unijnych stwarza dla jednostek służby zdrowia, w tym dla wojewódzkiego szpitala, szansę rozwoju i szansę utrzymania takiego szpitala. Kontrakty otrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te, które nam płacą za świadczenie usług, nie wystarczają na leczenie pacjentów. Szpital za ubiegły rok, dzisiaj było podsumowanie półrocza na Radzie Społecznej, ma ujemny wynik finansowy, dość pokaźny. W związku z tym pozyskiwanie środków zewnętrznych, a szczególnie środków z Unii Europejskiej, jest jedyną szansą na podtrzymywanie funkcjonowania takiego szpitala, jak i na jego rozwój. Jest to nasz kolejny, bodajże chyba sięgający już 20 projekt realizowany ze środków unijnych. Zrobiliśmy wiele dla tego szpitala i myślę, że to, co w tej chwili, za chwilę podpiszemy tę umowę, ona idzie w kierunku obniżenia kosztów funkcjonowania szpitala. My tutaj mamy duże doświadczenia w realizacji projektów ze szpitalem i myślę, że ten projekt też będzie poprawnie realizowany i będzie służył pacjentom, mieszkańcom całego tutaj subregionu płockiego. Proszę Państwa, przystąpimy w takim razie do podpisania tych umów. Pamiętajmy, że mamy uchwałodawczą instytucję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Państwa bardzo przepraszam, ponieważ rzeczywiście dzisiaj to już jest czwarta impreza, że tak powiem, w której uczestniczę, chociaż częściowo. Przykro mi, że nie mogłam być na otwarciu, ale wiem, że pewnie moi koledzy byli, także nas tutaj godnie reprezentowali. Wiem, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych to jest instytucja bardzo prężnie działająca, o czym świadczy chociażby dzisiejsza konferencja, która jest przez nią zorganizowana. Życzę Państwu dobrych działań, dlatego że dzięki Unii Europejskiej, dzięki środkom pozyskiwanym w Unii Europejskiej, no pięknieją wszystkie miasta w Polsce i to chyba wszyscy doskonale widzimy. Płock się rozwija niesamowicie, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Ostatnia inwestycja fantastyczna na terenie naszego miasta to jest wyremontowanie Nabrzeża Wiślanego. I te bulwary płockie teraz cieszą się wielką sympatią płocczan ze względu na to, że wyglądają rzeczywiście fantastycznie. Moi koledzy, którzy przyjechali z Warszawy, powiedzieli, że tak naprawdę tak pięknego miejsca chyba w Polsce nie ma. Także, proszę Państwa, no nie, ja Państwa akurat jestem w gronie takich osób, których nie muszę przekonywać o tym, jaką wielką wartością dla nas jest Unia Europejska, jak wielką wartością są środki, które z niej pozyskujemy i jak one poprawiają infrastrukturę drogową, ale również i działania miękkie na terenie Polski, gdzie możemy i szkolenia mieć różnego rodzaju i dofinansowanie do różnego rodzaju działań, które są podejmowane w naszym kraju. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz przepraszam Państwa, że tak troszkę może wpadłam w trakcie, ale po prostu rzeczywiście naprawdę wcześniej nie mogłam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wytrwałość, cierpliwość i za to, że zostaliście z nami do końca. W tym momencie zapraszam Państwa na lunch. Mam nadzieję, że tematyka dzisiejszego spotkania przeniesie się w rozmowy kuluarowe. Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Poseł, że dotarła do nas i uczestniczyła w drugiej części spotkania. I bardzo serdecznie dziękuję beneficjentom, którzy w dniu dzisiejszym towarzyszyli nam na spotkaniu jako wystawcy. Bardzo dziękujemy za udział i miejmy nadzieję do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.